panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, młodzi i starcy. Zapraszam do przejścia na drugą stronę bazylki na plac sanktuaryjny, gdzie rozpocznie się za 7 minut konferencja. Kodujemy 6 części kerygmatu, które w fenomenalny sposób zostały z jednej strony ukryte w logo, a z drugiej strony logo krzyczy kerygmatem, głosi kerygmat. Zaraz to zobaczycie. Pierwsza prawda kerygmatu, miłość Boża. Bóg cię kocha. Bóg kocha człowieka. Pierwsza prawda kerygmatu. Druga prawda kerygmatu, rzeczywistość grzechu. Jest grzech. Jesteśmy nim obciążeni. Trzecia prawda kerygmatu, odkupienie. Grzech nad nami nie panuje, bo Chrystus nas odkupił. Czwarta prawda kerygmatu, życie z wiary i wyznanie Chrystusa Panem i Zbawicielem. Piąta prawda kerygmatu, posłannictwo Ducha Świętego. I szósta prawda kerygmatu, wspólnota Kościoła. I bez przeżycia tych 6 części nie mamy w ogóle co wybierać się dalej w przestrzeń Kościoła katolickiego i w katechizm. Bo wszystko będzie albo mdłe, albo odrzucone. Panie, uwolnij mnie od kraina zła. Nie chcę już upadać własną drogą iść. Chciałbym włożyć w wasze ręce narzędzie reanimacji. Wyciągajcie teraz ręce. Otwórzcie tak ręce. Wyciągnijcie tak ręce. Wkładam w wasze ręce Słowo Boże, Pismo Święte, jako narzędzie reanimacji. Słowo Boże jest tym narzędziem reanimacji, które dociera do każdej rany serca i ją uzdrawia. Słuchajcie, kiedy Bóg wypowiada Słowo, to jest bardzo cierpliwy. Księga Izajasza mówi, że Bóg wypowiada Słowo i czeka, aż to Słowo zrobi wszystko, co Bóg zamierzył. Ta ręka Jezusa mówi, ja ci życzę dobrze. Ja chcę twojego szczęścia, ja ci błogosławię. Ja o tobie mówię dobrze. To jest tak, jakby też jego wołanie, przyjdź blisko, przyjdź do mnie. Z każdą trucizną, która zatruwa twoje serce. I nawet jeżeli chciałbyś to przede mną wyrzucić, całą swoją żółć nawet jeżeli masz do mnie pretensje. Z tego serca wychodzą 2 promienie, więc to jest serce przebite. To jest serce złamane, serce pęknięte. Czy ktoś z was miał kiedyś złamane serce? Złamane serce, przebite serce. Tak, przebitego raczej nie mieliście, ale złamane tak. Wiecie, co to znaczy doświadczyć takiej odrzuconej miłości, nie? Ty kogoś kochasz, albo przynajmniej jesteś w nim zakochany i doświadczasz odrzucenia, niezrozumienia. Czyste umysł i mikrofon w rękach, to nasza potęga, to nasza potęga. Trzeźwy umysł i mikrofon w rękach, to nasza potęga, to nasza potęga. Trzeźwy umysł i mikrofon w rękach, to nasza potęga, to nasza potęga. Trzeźwy umysł.